Witaj. Mając już tę wiedzę co dotychczas, możemy rozwiązać takie zadanie, taką zagadkę, którą znalazłem kiedyś na internecie, napotkałem się. Mamy 100 dolarów, musimy wydać wszystkie 100 dolarów i kupić dokładnie 100 zwierząt, nie pomijając w zakupach żadnego rodzaju zwierząt. Nie może być tak, że po wydaniu 100 dolarów nie masz żadnych zeb. Jak to rozwiąże się, to jest możliwych kombinacji. Możemy za 18 dolarów kupić jednego tygrysa, za 1 dolara kupić 7 zające, ale musimy wydać przynajmniej 1 dolar. Możemy wydać na przykład 20 dolarów i mieć 140 zające, czyli przekroczyliśmy. No i trzeba tak dobrać współczynniki, żeby mieć 100 zwierząt za 100 dolarów. Przepiszmy sobie te wartości do komentarza. Tiger 18 dolarów per tiger. Może w takim razie po prostu 18 dolarów per tiger i to się pisze. O, tutaj jest napisane za liczbą, także niech tak zostanie. 7 dolarów za zebrę, 2 dolary za krowę, 1 dolar za 4 kozy, czy kozły, nie jestem pewny. Tak? I mamy za 1 dolara 7 zajączków. Możemy to zadanie rozwiązać na różne sposoby. Takim najbardziej wręcz infantylnym sposobem będzie po prostu przejście 5 razy pętlą for. For a in range. I teraz ile możemy kupić tygrysów? Możemy kupić tygrysów 1, 2, 3, 4, no 5 to już będzie za dużo. 18 razy 5 to jest 90 dolarów, to już będzie za dużo, bo już nic więcej nie kupimy, czyli od 1 do 5, gdzie A będzie 1, 2, 3, 4. Możemy przejść w ten sposób, for B in range. Zebr możemy kupić maksymalnie, bym stawiał około 14. 13 razy 7 to jest 70, 98, czyli za dużo, więc właśnie 13. For C in range od 1 do 50. For D in range możemy mieć i tak co najwyżej 100. For E in range od 1 do 100. Tak naprawdę 100. Właśnie. Teraz jest kwestia tego, że możemy kupić. Nie możemy kupić jednego kozła, musimy kupić od razu 4, więc od 4 do 100, ale idziemy co 4 i tak z zającami od 7 do 100 idziemy co 7, co 7 zająca. I jeżeli A plus B, bo to są ilości, jest różne niż 100, to przechodzimy dalej. Jeżeli 18 razy A plus 7 razy B plus 2 razy C plus w tym wypadku D na 4 plus E na 7 jest różne od 100, też kontynuujemy i tutaj uznajemy, że mamy poprawną kombinację. Taki powiedzmy programik. Uruchamiam. I mamy możliwe zwierzątka, tak? Jeden tygrys, możemy sobie sprawdzić. Jeden tygrys, jedna zebra, 31 krów, 32 kozły, 35 królików. Zwierząt jest tak, 31 plus 32 to jest 63. To jest 98, 99, 100, czyli się zgadza. No i teraz by jeszcze trzeba było policzyć, ile wychodzi cenowo. 18 plus 7 to jest 25. 25 plus 62 to jest 87. Teraz to na 4 to jest 8. 87 plus 8 to jest 95. I to na 7 jest 5, czyli faktycznie 100 dolarów. Jaki jest problem z takim rozwiązaniem? No z takim rozwiązaniem jest przede wszystkim problem taki, że gdybyśmy mieli 20 zwierząt, 40 rodzajów zwierząt, to musielibyśmy takich forów napisać dużo. Załóżmy, że musimy napisać
Tak by było 1000 zwierząt, $1000. Nie wiem, do ilu to może być. Załóżmy do 100, tutaj do 400, tutaj do 1000, tutaj do 1000. No i chcielibyśmy, żeby, nie wiem, było jeszcze jedno zwierzątko, jeden, czy tam $3 per jeden horse. Czyli musielibyśmy tutaj dodać for f in range ilość od 1 też do, jak 1000, to załóżmy 333. Idziemy co 1. Ta część by była taka sama, plus f. Tutaj plus 3 razy f. Drukujemy. I drugą kwestią, oprócz tego, że nam kod się bardzo rozrasta, jest to, że kod działa dosyć powoli. Prawdopodobnie nie doczekam się wykonania tego kodu do końca, tak? Jest za dużo kombinacji. Tak więc na następnej lekcji spróbujemy to zrobić innym sposobem i użyjemy także klas.